Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, jest bardzo dobrze. Troszeczkę wiadomości, proszę Państwa, można dać tutaj z Tok FM, można dać wiadomości z Polskiego Radia 24, to też jest takie katolickie, bo teraz linia Mysia, proszę Państwa, wszędzie jakby rządzi. I żebyśmy mogły cokolwiek tutaj usłyszeć, musimy dać wtyczkę. Musimy włączyć wtyczkę, żeby grało, żeby działało. O, żeśmy usłyszały kawałek. Unia Europejska, wprowadzając dyrektywę, w której zwraca, i to jest jedna z kwestii, na którą oni tam zwracają uwagę, czyli tego, żeby co najmniej 4 miesiące ojciec sprawował opiekę nad dzieckiem i żeby to nie było możliwość zastąpienia go przez matkę. Proszę zwrócić uwagę, że tam również proponowane są takie rozwiązania, które bardzo wychodzą naprzeciw zmianom, które się dzieją w Unii Europejskiej, czyli 5 dni tak zwanego urlopu opiekuńczego, który zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogliby wziąć na sprawowanie opieki na przykład nad swoimi rodzicami. To też jest ważna zmiana. Polscy posłowie wypowiedzieli się na temat pomysłów unijnych. Krytyczną wobec projektu dyrektywy uchwałę przyjął polski Sejm większością głosów Prawa i Sprawiedliwości, ruchu Kukiz 15 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, chociaż w uchwale pisze się również, że cel projektu wydaje się uzasadniony i pożądany. To przede wszystkim chodzi o to, żeby... To znaczy tak, rzeczywiście jakby głosy są bardzo przeciwne i nie mam wrażenia, że jakby ta debata się odbyła na takim poziomie, na którym powinna się odbyć, bo wszystko, nawet jak się śledzi media, bardzo wyraźnie widać, że się mówi, zabieramy matkom, matki już nie będą miały długiego urlopu tego rodzicielskiego, rok nie mogą być z dziećmi w domu. Proszę zwrócić uwagę, tu nie chodzi o to, z dzieckiem będzie ktoś, tylko 4 miesiące będzie tą opiekę sprawował ojciec. Uzasadnienie rzeczywiście, ponieważ jest, jakby zmieniamy się społecznie, chodzi o to, żeby sprawować opiekę nad dzieckiem i chodzi o to, że też mieć możliwość opiekowania się osobami starszymi. Chodzi o to, żeby zwiększyć równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, żeby kobiety miały większą szansę na zatrudnienie niż mają obecnie, bo jak pokazują badania, co bardzo wyraźnie jest podkreślone w uzasadnieniu do dyrektywy, że jakby w tych krajach, w których jest wysokie zatrudnienie kobiet, również rodzi się więcej dzieci. Jakby to jest też jeden z celów tej dyrektywy. No ale polscy posłowie nie mówili o zabieraniu komukolwiek czegokolwiek, tylko stwierdzają, że dyrektywa unijna jest niezgodna z zasadą pomocniczości. Zdaniem Sejmu regulacja na poziomie Unii Europejskiej musi uwzględniać rozwiązania obowiązujące w prawodawstwie państw członkowskich. To by w takim układzie oznaczało, że niczego nie może Unia Europejska zaproponować, żeby zmieniać w polskim prawie. Skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to niestety albo stety powinniśmy się do pewnych kwestii zastosować. My trochę, znaczy tak, z jednej strony bardzo mnie to nie dziwi, bo już nieraz słyszeliśmy głosy w momencie, kiedy rozmawialiśmy o urlopie ojcowskim, o tych 2 tygodniach, była jeszcze dyskusja na temat tego urlopu rodzicielskiego, żeby go dzielić bardziej pomiędzy mężczyznę i kobietę, znaczy ojca i matkę. Jakby te głosy się już dawno pojawiały i w tym momencie mamy tak, że głównie kobiety sprawują opiekę nad dzieckiem siłą rzeczy wypadając z rynku pracy. Wracamy znowu do tych samych dyskusji, które mieliśmy wcześniej. Oczywiście mówimy o tej pomocniczości państwa, o tym, że Unia Europejska kolejny raz próbuje nas uformować inaczej i próbuje się wtrącać w nasze własne rozwiązania. Ja bym powiedziała tak, brakuje rzeczywiście dobrej debaty i rozmowy na tym, jak to miałoby wyglądać, jakie są tego skutki, jak to, jakby takiej rzeczywiście rzeczowej debaty, jakimi problemami można byłoby się spotkać, gdybyśmy takie rozwiązania wprowadzili. Bo przyznam, że śledząc różne artykuły, nie znalazłam takiego, który by dobrze to pokazywał. Zdecydowanie język jest taki, że coś ktoś komuś zabiera, albo coś komuś nakazuje, albo nie będziemy słuchać Unii, bo to nie jest dobry pomysł. No ale w tym momencie w Polsce ojcu przysługują ustawowe 2 tygodnie tak. urlopu z okazji narodzin dziecka. Tak. Poza tym może wybrać się na dłuższy urlop również. Może. 4-miesięczny. Tyle, że nie musi. Może, ale nie musi. Taka możliwość istnieje. Tak, zdecydowanie taka możliwość istnieje. Praktyka pokazuje, że w ogóle mężczyźni tego nie robią. Unia Europejska postanowiła i jakby taka jest jej decyzja... No, proponuje, to nie, że w ogóle. Rzadko. No prawie w ogóle. To jest jakiś... No to bardzo rzadko. Bardzo, bardzo rzadko. Niezwykle rzadko. Rzeczywiście
takie kwestie się dzieją. Znaczy, kwestia jest taka, że kobiety nadal mają w Europie nie są równe mężczyznom na rynku pracy. I jednym z głównych problemów, wskazującym też przez pracodawców, co pokazują badania, jest to ryzyko, że kobieta zajdzie w ciążę i pójdzie na urlop, urlop roczny w tym momencie, wypadając z rynku pracy na ten rok, łącząc to z innymi urlopami, ze zwolnieniem w czasie ciąży, okazuje się, że to jest prawie 2 lata. Unia Europejska jakby próbuje wyjść krok do przodu, zrównując nieco te ryzyka na zarówno pomiędzy mężczyzn i kobiety, żeby oni byli trochę równiejsi na tym rynku pracy. Dobrze rozumiem zatem, że chodzi poniekąd o to, żeby mężczyzn przymusić do dłuższego urlopu. Skoro taka możliwość jest, ale z niej nie korzystają, to spróbujmy zrobić coś, żeby musieli skorzystać. Nie lubię tego słowa, ale tak, mniej więcej o to chodzi, żeby oni jednak popatrzyli na to swoje dziecko jako... Jako na swoje dziecko i też uczestniczyli w ich wychowaniu nie na równi z matką, w pewnym sensie próbując wziąć na siebie część jej obowiązków. Myśli pani, że to jest droga, regulacje prawne, które, spróbuję uniknąć słowa, zmuszają, które próbują nakłonić mężczyzn do wzięcia dłuższego urlopu, kilkumiesięcznego, bezpośredniego kontaktu z własnym nowonarodzonym dzieckiem? Ja powiem tak... To jest dosyć kontrowersyjne, ale uważam, że na ten moment tak, że to jest dobra droga, ponieważ żadne akcje, możliwości mówienia o tym, że dziecko jest ważne, inne kwestie, mówienia o rodzicielstwie, różnych debat nie przebijają się tak, jak to, że jest pewna regulacja prawna, która do tego w jakimś sensie przekonuje ojców, nawet by inaczej te 4 miesiące przepadają, więc na ten moment uważam, że prawo jest bardzo dobrym pomysłem. Nie ma lepszej zachęty niż przymus, krótko mówiąc. Tak. Na ten moment tak uważam, ponieważ, tak jak powiedziałam, niezwykle rzadko się zdarza, że ten urlop jest dzielony. Traci na tym ojcowie, matki i przede wszystkim dzieci. No tak, ale myślę, że tutaj poniekąd funkcjonuje logika, że skoro mężczyzna zarabia często dużo więcej niż kobieta, to ten urlop się po prostu finansowo nie opłaca. I to jest prawda, to jest w ogóle trudna dyskusja i można o tym długo dyskutować, trudno bo w Polsce ważne, nadal, tak, w Polsce nadal nie mamy na tyle wysokich zarobków, żeby na spokojnie powiedzieć, że można utrzymać bez problemu i dzieci, i dom, i wyjechać na wakacje, i na wszystko sobie pozwolić. Zwróćmy uwagę, że mieliśmy reformę 500+, czyli na drugie dziecko już dostajemy 500 zł więcej w budżecie. Ja bym powiedziała, pewnego czasu nie da się odrobić, to znaczy po tym, jak już dziecko się rozwija, to więź, która zostanie nawiązana na samym początku, jest nie do odrobienia w przyszłości. Dlaczego nie dać ojcom szansy, żeby mogli taką więź ze własnymi dziećmi nawiązać, co różne badania pokazują, ma duże znaczenie, chociażby w przyszłości, dlatego, żeby utrzymywać kontakt z dzieckiem, nawet jak rodzice się rozstaną. Proszę zwrócić uwagę, że Polska ma bardzo długi dług alimentacyjny, bo ojcowie w ogóle nie czują się w obowiązku płacenia na swoje dzieci. Bo tych problemów jest dużo. Ja nie mówię, że to rozwiąże tą sprawę, ale zobaczmy, jak to zadziała. Chyba na razie nie zadziała, bo polski Sejm mówi nie. Polski Sejm mówi nie. Nie wiem jeszcze, jak będzie próbował sobie z tym poradzić, ponieważ jest to dyrektywa, którą my mamy obowiązek wdrożyć. Można w jakiś sposób próbować to omijać, bo to nie jest aż tak dyrektywnie tam zapisane. Zobaczmy, co się wydarzy dalej. A jeśli chodzi o czysto praktyczne elementy takiego ojcowskiego urlopu 4-miesięcznego, czy biologia nie jest tutaj wrogiem mężczyzny w pewnym sensie? A w jakim sensie miałaby być wrogiem? Skoro może być ojcem, to nie może być wrogiem. Oczywiście, że tak. A jeśli matka karmi dziecko piersią, to co ma zrobić ojciec w ciągu 4 miesięcy? Gdyby na przykład matka zdecydowała, że wraca do pracy. Zdecydowanie nie będzie karmił. Jeszcze tak naprawdę bardzo niedawno mieliśmy 3 miesiące urlopu macierzyńskiego i to było tyle, które mogła kobieta przeznaczyć, a potem musiała sobie jakoś poradzić i rodzice sobie w pewien sposób dawali radę. Wydaje mi się, że te 4 miesiące z roku to naprawdę nie jest tak dużo, żeby móc sobie to zorganizować. Nadal kobieta będzie mogła mieć o godzinę mniej pracy, będzie mogła mniej pracować, jeżeli karmi. Wydaje mi się, że jest to do zorganizowania, bo teraz w tej dzisiejszej perspektywie nam się wydaje to nie do pomyślenia, ale tak jak mówię, jeszcze bardzo niedawno były tylko 3 miesiące i niewiele można było więcej zrobić. Mieliśmy niemowlaka 3-miesięcznego, trzeba było coś z nim zrobić i wrócić do pracy. Rozumiem intencje jak najbardziej, natomiast ten przymus jednak cały czas mnie zastanawia, czy nie ma innych sposobów, żeby zachęcić, żeby rozmawiać o roli ojca, o znaczeniu dla rozwoju dziecka, żeby od tej strony podjąć temat. To jest w ogóle
ogóle pewnie program na lata. Ja wyobrażam sobie, że można byłoby zbudować taki program szkolny, który by pokazywał, że ojciec może być ojcem i to jest jego rola i to jest ważna funkcja. Nadal jednak społecznie, mimo tego, że my jesteśmy krajem nastawionym na rodzinę, to gdzieś ta rola ojca jest taka niedzielna, taka do zabawy, niekoniecznie do obowiązku i do tego, że albo taka na zasadzie wyższej pensji i pieniędzy. Z mojego punktu widzenia tracą na tym przede wszystkim dzieci, ale też ojcowie. Więź z dzieckiem jest dosyć ważną więzią, która też jakoś kształtuje człowieka i mężczyzn nie powinniśmy tego pozbawiać. I zawsze o tym mówię w tej kwestii. Proszę zwrócić uwagę, że w starszym wieku głównie na depresję cierpią mężczyźni, bo to oni się czują głównie samotni. Często nie mają tej więzi, której się nie da odrobić z dzieckiem. Ja nie lubię słowa przymus, ale nie widzę w tym momencie innej na to szansy. Po części muszę się z panią nie zgodzić, bo tworzy pani, tak to odbieram przynajmniej, obraz kraju, w którym mężczyźni nie zdają sobie sprawy z roli ojca i nie do końca rozumieją, na czym polega ojcostwo. Takie przypadki zapewne się zdarzają. Myślę, że jest ich niemało, ale jest też druga strona. Nie miałam zdecydowanie tego na myśli. Bardziej mi chodziło o to, że takie prawo, jakie obecnie mamy i praktyka, która jest stosowana, i to jest prawda, mężczyźni w Polsce zarabiają więcej i zawsze jak sobie liczymy straty i korzyści, to praktyka, pieniądze są dosyć ważne, szczególnie jak się ma dzieci. Brak różnych rozwiązań powoduje, że to przede wszystkim matka przejmuje na siebie obowiązki wychowawcze, a w tym momencie musimy zrobić takie pół kroku w tym i zastanowić się, dlaczego nie ojciec, i zobaczyć, jakie to będzie miało konsekwencje. Jestem pewna, że dobre. Ja nie mówię, że jakby rola ojca też się zmieniła w porównaniu na przykład do naszych czasów. Ale dlaczego nie dać ojcu więcej szansy do tego, żeby wziął większą odpowiedzialność za swoje dzieci? Unia Europejska chciałaby, aby ojcowie musieli brać urlopy rodzicielskie. Polski Sejm krytyczny. Jak się skończy ta dyskusja? Przekonamy się niedługo, a dyskusja powinna się rozpocząć, bo temat bardzo ważny, bardzo istotny i przy okazji bardzo skomplikowany. Częściowo ta dyskusja odbyła się właśnie w tym momencie. Naszym gościem była Izabela Przybysz, ekspert do spraw polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegański curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisce Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisce Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belisca Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belisca Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na smartfony. Na przykład nowoczesne smartfony z dużymi ekranami taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24. Jest 14:30. Czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska. Zapraszam. Komisja weryfikacyjna przesłucha w charakterze świadków w zakładzie karnym numer 1 we Wrocławiu 3 osoby aresztowane w związku z jednym ze śledztw dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie, zapowiedział to przewodniczący komisji Patryk Jaki. Chodzi o kuratora, pana Tomasza Rzedę, o panią kurator Grażynę KB oraz chodzi o pana adwokata Andrzeja M. Przypomnijmy, wczoraj odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Przesłuchany został były pracownik Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Krzysztof Śledziewski, a po południu zeznawał były wicedyrektor biura Jerzy Mrygoń. Przed komisją stawiła się też Gertruda Jakubczyk-Furman, która jednak odmówiła składania zeznań. Komisja nałożyła na nią za to 3000 zł kary. Komisja zajmuje się w pierwszej kolejności nieruchomościami przy ulicy Twardej 8 i 10. Komendant miejskiej policji w Radomiu Piotr Kostkiewicz odwołany ze stanowiska. Dymisja ma związek z incydentami podczas sobotniej manifestacji KOD-u, mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor Mariusz Ciarka.
Zgodnie ze strukturą policji to komendant wojewódzki policji powołuje i odwołuje komendanta, ale ma to oczywiście związek z zabezpieczeniem sobotnich zgromadzeń, gdzie doszło do incydentu na jednej z ulic Radomia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zapowiedział, że po zajściach w Radomiu w policji zostanie przeprowadzona kontrola. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenie, zakłócone w sobotę przez Młodzież Wszechpolską, było zabezpieczone przez zbyt małe siły, ocenił szef MSWiA. Mariusz Błaszczak podkreślił, że policja była na miejscu, ale wszystko wskazuje na to, że było jej zbyt mało. Przypomnijmy, w sobotę grupa młodych ludzi ubranych w koszulki Młodzieży Wszechpolskiej pojawiła się na manifestacji KOD-u, organizowanej z okazji rocznicy Radomskiego Czerwca, doszło do bójki. Dyskusja o Puszczy Białowieskiej jest w agendzie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówił w Krakowie przewodniczący sesji profesor Jacek Purchla. W niedzielę do Krakowa na obrady przyjedzie 3000 gości ze 191 krajów. Zostanie podjętych około 200 decyzji. Zostaną przeanalizowane m.in. wpisy na listę zarówno materialnego, jak i przyrodniczego dziedzictwa, mówi profesor Jacek Purchla. Mogę tylko powiedzieć, że Puszcza Białowieska jest oczywiście w agendzie, to nie jest żadna tajemnica. Decyzja będzie procedowana 5 lipca na początek tej sesji, w której będziemy przeglądać miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa z paragrafu przyrodniczego. Delegaci zdecydują, czy wysłać do Puszczy specjalną komisję ekspertów, dodał profesor. To jest propozycja wysłania tak zwanej Reactive Monitoring Mission, a więc bardzo poważnej ekspedycji ekspertów, którzy powinni zweryfikować te wszystkie często wykluczające się informacje, jakie docierają do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu. Minister środowiska Jan Szyszko mówił w Sejmie, że Puszcza Białowieska została bezprawnie wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Jego zdaniem puszcza powinna być wpisana na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, a nie tylko przyrodniczego. Resort środowiska podkreśla, że Puszcza Białowieska potrzebuje ochrony. Pozostawienie w niej chorych drzew może doprowadzić do jej wyniszczenia. Przeciwko wycince protestują ekolodze. Taka jest sytuacja tutaj w Warszawie, bo tutaj nie mamy ludzi prawosławnych, nie mamy mormonów, ani świadków Jehowy, to są wszystko szemrane, kliki, mafie, szemrane wszystko i nic, szczerze, nic prawdziwie. Tak jak mówię, że na dwoje babka wróżyła, albo kłamią, albo żebrzą, albo żebrzą, albo Bruksela oskarżyła koncern, że faworyzował własny serwis zakupowy, fałszując wyniki zapytań dotyczących konkretnych towarów oraz usług. Według unijnych ekspertów firma Google umieszczała swoich partnerów handlowych wysoko w wynikach wyszukiwania, zaniżając miejsce konkurentów, wręcz blokując ich w przeglądarce. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager powiedziała, że Google wprowadził wiele innowacyjnych produktów i usług, ale z biegiem lat zaczął też nadużywać pozycji na rynku. Postępowanie spółki Google jest nielegalne w świetle unijnych zasad ochrony konkurencji. Taki sposób postępowania odbiera innym firmom możliwość uczciwego konkurowania, a europejskim konsumentom odbiera możliwość faktycznego porównywania usług i pełnego korzystania z innowacji. Udać jak faryzeusze uczciwą firmę, a nielegalnie działa, nielegalnie działa. Google, Google. Ja już mówiłam to od kilku lat. Polskie Radio, Bruksela. Mówimy to od kilku lat, że Google jest nieuczciwe. Polskie Radio 24. Słowem ludzie wszystko. Szukają, idą na gdzieś na Google Plus, gdzieś przechodzą, nie wiadomo gdzie, ale to wiecie Państwo, od Annasza do Frankfurta. Bo tutaj nie jest Angloameryka Białystok, nie ma prawosławnych, nie ma odmonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, nie ma świętych ludzi w ogóle. Nie masz tu Biblii, nie masz tu księgi Mormona, nic tu nie masz. Brewiarze, tylko krzyże i książeczki, nabożeństwa, dewocjonalia, zofki, balasz. Czasami pojawia się pytanie. Pytanie o nadzór, także o rolę Komisji Nadzoru Finansowego, gdyby tę nazwę potraktować literalnie, to jest to gremium, które ma nadzorować to, co dzieje się na rynku finansowym, jeśli dobrze rozumuję. Tak jest na rynku finansowym, przy czym ten nadzór nad rynkiem finansowym jest zdefiniowany przez obszary i rodzaje instytucji, które są nadzorowane. Akurat Amber Gold był takim podmiotem, który nie był nadzorowany, zresztą Komisja Nadzoru Finansowego była
jedynym podmiotem, który przez długi czas usiłował zainteresować organy ścigania właśnie nielegalną działalnością Amber Gold z małym skutkiem. Zgłaszając sprawę między innymi do prokuratury, to niewiele dało, bo sprawa toczyła się przez kilka lat. Tak jest, sprawa toczyła się... Od roku 2009 do roku mniej więcej 2012. Zresztą było tak, że Komisja Nadzoru Finansowego umieściła Amber Gold na liście swoich ostrzeżeń publicznych. Wtedy jeszcze zresztą ta sprawa nie była tak uregulowana jak obecnie, bo właśnie po aferze Amber Gold tę rolę komisji w tym zakresie wzmacniono. Natomiast co jest charakterystyczne, to po tym umieszczeniu na liście ostrzeżeń publicznych Amber Gold próbował pozwać Komisję Nadzoru Finansowego do sądu o naruszenie jego dóbr osobistych. Także to pokazuje, jak tutaj rzeczywiście ta rola świadomości jest istotna i jak bardzo jest ważne, żeby właśnie wiedzieć, które instytucje są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a które nie. I żeby nie powierzać swoich środków podmiotom nienadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Także to jest oczywiste. Zresztą też przez lata rola Komisji Nadzoru Finansowego ewoluuje. Czyli pierwsze pytanie klienta, które pojawia się w jakiejś instytucji finansowej, powinno brzmieć, czy są Państwo objęci nadzorem KNF-u? Czy są Państwo nadzorowani przez KNF, dlatego że na przykład depozyty mogą przyjmować tylko instytucje do tego uprawnione. W Polsce są to banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i żaden inny podmiot depozytów nie może przyjmować. Czyli jeżeli chcielibyśmy depozyt powierzyć, to oczywiście tylko bankowi lub SKOK-owi. Także też jeśli chodzi o działalność inwestycyjną, to też są uprawnione podmioty, które mogą nasze pieniądze w naszym imieniu inwestować, takie jak fundusze inwestycyjne chociażby. Słowo jeszcze o KNF-ie i o firmie Amber Gold. Komisja doszła do pewnego, wytworzyło się pewne napięcie. Komisja alarmowała, że firma jest podejrzana. Firma z kolei groziła Komisji Nadzoru Finansowego sądem. Czyli komisja chciała alarmować, ale nie była władna, żeby zrobić cokolwiek więcej. Wtedy, w tamtym momencie, w roku 2009. No bo zresztą to jest tak, że Komisja Nadzoru Finansowego nie ma uprawnień prokuratorskich, nie ma uprawnień śledczych, prawda, inaczej niż chociażby Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych, która ma takie uprawnienia, które u nas przysługują prokuratorze czy sądom. Natomiast też nie taka jest jej rola. Ona ma nadzorować rynek finansowy, te instytucje, które legalnie na tym rynku działają. Od zwalczenia przestępców są prokuratura i sądy. Wspomniał Pan, żeby nie powierzać pieniędzy, własnych pieniędzy instytucjom, czy w ogóle pieniędzy, instytucjom, które nie są objęte nadzorem KNF-u. Jak ma się do tego stwierdzenia sprawa SKOK-ów? SKOK-i są od 2012 roku objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej były nadzorowane przez Kasę Krajową, czyli też podlegały nadzorowi, tylko inaczej skonstruowanemu. Zresztą też proszę pamiętać, że KNF nie było od zawsze, ona została powołana w 2006 roku, zastępując szereg wcześniejszych organów. Także tutaj SKOK-i są legalnie działającymi instytucjami upoważnionymi zarówno do przyjmowania depozytów, jak i do udzielania kredytów. Natomiast różnią się od banków między innymi tym, że mogą to zarówno przyjmować depozyty, jak i udzielać kredytów wyłącznie swoim członkom. Pojawiają się jednak pomysły, aby część kas wyłączyć spod nadzoru KNF-u. Nie słyszałem o takich pomysłach. Był taki pomysł, który mówił, że 9 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych miała dotyczyć nowelizacja ustawy o SKOK, która zakładała wyłączenie najmniejszych takich podmiotów. Nie, to znaczy, już wiem, o czym mówimy. Chodziło o wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego niekonstytucyjności jednego z artykułów ustawy o SKOK w zakresie właśnie nadzoru nad małymi kasami. Natomiast tam po prostu chodziło o uregulowanie łagodniejszych wymogów tego nadzoru, natomiast na żadnym etapie nie zakładano wyłączenia ich spod nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. To właśnie jest bardzo ciekawe, bo projekt tego nie zakładał, a opozycja w Sejmie cały czas twierdziła, że w tym projekcie jest coś, czego w nim nie było. On pierwotnie zakładał jakby taki
pierwszym kolejności interwencję Kasy Krajowej, w dalszej kolejności Komisję Nadzoru Finansowego, ale wnioskodawcy akurat z tego pomysłu wycofali się od razu po pierwszym czytaniu i on dalej w ogóle nie był procedowany, więc to też pokazuje, że rzeczywistość czasami się nie przebija, a te tak zwane fałszywe wiadomości żyją w świadomości i funkcjonują i jakby życie mają zdecydowanie dużo dłuższe niż rzeczywistość. Także w rzeczywistości nigdy takiego projektu nie było, akurat ponieważ wśród moich klientów są również kasy, więc uczestniczyłem w tym procesie legislacyjnym cały czas, więc z pierwszej ręki mogę opowiedzieć, jak to wyglądało. Jeśli przypomnimy sobie to, co działo się w roku 2009 i później, czym teraz zajmuje się Komisja do sprawy Amber Gold, w związku z tą wpadką, tak to nazwijmy, czy z tą aferą, zostały podjęte pewne kroki, które miały wzmocnić Komisję Nadzoru Finansowego. One są Pana zdaniem wystarczające? To znaczy tutaj na pewno jeśli chodzi akurat o kwestie tych ostrzeżeń publicznych, to tutaj nowelizacja poszła w takim kierunku znacznego wzmocnienia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego i jej obowiązków w tym zakresie. Natomiast generalnie zmiany w prawie dotyczące usytuowania Komisji Nadzoru Finansowego w mojej ocenie przez ostatnie kilka lat, zwłaszcza w końcówce rządów Platformy Obywatelskiej, szły jednak w kierunku osłabienia roli Komisji Nadzoru Finansowego poprzez stworzenie nowych organów konkurencyjnych w stosunku do niej, bo tak zdecydowano, że nadzór makroostrożnościowy nie będzie powierzony Komisji Nadzoru Finansowego, tylko Komitetowi Stabilności Finansowej, w którym jest zarówno Narodowy Bank Polski, jak i Ministerstwo Finansów, jak i właśnie Komisja Nadzoru Finansowego, czyli jest inny organ, który może ingerować w funkcjonowanie rynku finansowego, a teraz przyjmując ustawę dotyczącą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wdrażając tak zwaną uporządkowaną likwidację czy przymusową restrukturyzację, jak to ostatecznie się nazywa, przyjęto, że organem tym przymusowej restrukturyzacji też nie będzie Komisja Nadzoru Finansowego, tylko Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli też stworzono kolejny organ, który ma uprawnienia w stosunku do głównie do banków i skoków, czyli tych podmiotów, w których przede wszystkim są gwarantowane depozyty i może wydawać w stosunku do nich określone decyzje, czyli inny podmiot niż Komisja Nadzoru Finansowego. Czyli w mojej ocenie tutaj doszło do pewnego rozdrobnienia tych uprawnień i to jest błąd. Te wszystkie kompetencje powinny być w jednym ręku, w ręku Komisji Nadzoru Finansowego i też nie służy jej ta dyskusja, która miała miejsce kilka miesięcy temu o tym, że może ją włączyć do Narodowego Banku Polskiego albo inaczej umiejscowić. Ona powinna być niezależna, tak jak to zostało w 2006 roku zdecydowane. Na marginesie tej dyskusji. Na zakończenie rozmowy chciałbym jeszcze jeden wątek dołożyć. To jest sprawa, o której przez chwilę mówiło się bardzo dużo, ostatnio nieco mniej. Kwestia frankowiczów. Pojawiały się głosy w dyskusji, że banki zdawały sobie sprawę, jak niebezpiecznym produktem są kredyty frankowe, kredyty denominowane, powiedzmy, czy kredyty w walucie obcej. Natomiast mimo to, mimo ostrzeżeń i zastrzeżeń, udzielały tych kredytów. Tak, no udzielały, bo im było wolno, bo Komisja Nadzoru Finansowego akurat tutaj swoich uprawnień w żaden sposób nie wykorzystała. To znaczy, owszem, przyjęła rozwiązania, tylko rozwiązania, które już w momencie przyjmowania moim zdaniem było wiadomo, że będą nieskuteczne, a wiązało się to z oparem banków, które nie chciały być dalej ograniczone, bo było proste rozwiązanie, na które się wówczas nie zdecydowano, tylko to zresztą jeszcze były działania też Komisji Nadzoru Bankowego, w zasadzie poprzedniczki Komisji Nadzoru Finansowego, tak samo zresztą jak Komisja Nadzoru Finansowego nie poradziła sobie z opcjami walutowymi, prawda? To był ten problem, z którymi mieli przedsiębiorcy. No ale to jest tak, że to, że ma się uprawnienia, no to nie znaczy, że w każdym przypadku dobrze się z nich skorzysta. To obciąża ówczesnych przewodniczących Komisji Nadzoru Finansowego, którzy nie podjęli we właściwym momencie stosownych działań, zwłaszcza pierwszego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Ostatnie pytanie, absolutnie. Dziś taka sytuacja nie mogłaby się powtórzyć? To zależy, czy komisja chciałaby skorzystać ze swoich uprawnień i w jaki sposób, bo to jest tak, że z jednej strony mamy regulację, ale z drugiej strony mamy praktykę, jak się z tej regulacji
korzysta. Natomiast też jest pytanie, na ile powinniśmy zachowywać rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, a na ile, które jest tak zwanym miękkim prawem, a na ile przenieść te kompetencje na ministra finansów w formie rozporządzeń. I to pytanie pozostawiamy do przemyślenia. Paweł Pelc, radca prawny, były wiceprzewodniczący Komisji Papierów Wartościowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, życzę miłego. Temat dnia. A my zmieniamy temat. Dziś rząd zajmował się projektem ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W naszym studiu kolejni goście: Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I dr Tymoteusz Zych, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, Instytut Ordo Iuris. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pytanie natury zupełnie podstawowej. Czy zmiany, które proponuje rząd, są potrzebne? Czy potrzebne jest Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, instytucja, która nadzorowałaby niejako trzeci sektor? To może ja najpierw Łukasz Domagała. Że organizacje pozarządowe nigdy nie zgłaszały takiej potrzeby powstania Narodowego Centrum. To nie jest pomysł organizacji pozarządowych i tego środowiska. Powiem też, że już został powołany Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w kancelarii pani premier. Organizacje pozarządowe przez jakiś czas próbowały dowiedzieć się, co jest w projekcie. W końcu to na przełomie roku zostało jakoś ujawnione, a potem po przeczytaniu ustawy zarówno same organizacje zgłosiły liczne zastrzeżenia co do idei w ogóle całego centrum, jak i sami członkowie rządu mieli różne zdanie na ten temat. I z naszej perspektywy to jest bardzo niepokojące i niejasne, że przy sprzeciwie organizacji pozarządowych zapowiada się powstanie instytucji, która ma mieć, jak wspomina ustawa, około 60 urzędników. I w jaki sposób to ma wspierać społeczeństwo obywatelskie? Tego nikt nie wyjaśnia. O ewentualnych obiekcjach za moment. Teraz jeszcze to samo pytanie do doktora Zycha. Potrzeba centrum czy nie potrzeba? Właśnie. Tutaj podstawowa kwestia. Nie mówimy o instytucji, której celem ma być nadzorowanie społeczeństwa obywatelskiego. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zgodnie z projektem ustawy, który ostatnio został zmodyfikowany przed kilkoma dniami w zeszły piątek, nie ma żadnych kompetencji o charakterze nadzorczym wobec instytucji pozarządowych. Czyli krótko mówiąc, wbrew takiej narracji, która bywa czasami rysowana w niektórych mediach, że to będzie taki wielki brat spoglądający na te organizacje społeczne i pilnujący, czy przypadkiem się nie wychylą i nie będą zbyt niezależne i za bardzo pozarządowe, to oczywiście nie jest instytucja o takim charakterze. To jest instytucja, która ma na celu przede wszystkim jedno: koordynowanie działań instytucji publicznych, władz publicznych, w tym w szczególności właśnie instytucji rządowych, w zakresie stosunków ze społeczeństwem obywatelskim, różnych programów, które do tej pory miały charakter, powiedzmy sobie, ogólnie mówiąc, bardzo chaotyczny. Część ministerstw wypracowała w ogóle programy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, zespoły składające się z członków organizacji pozarządowych, konsultujące ważne decyzje. Inne ministerstwa w ogóle tego nie zrobiły. Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o niezależność działania i instytucji samorządu, i instytucji ministerialnych w zakresie ich własnej współpracy. Tutaj chodzi o koordynację i nadanie pewnej spójności temu, co dotychczas miało charakter, w wielu przypadkach dość chaotyczny. Centrum rzeczywiście skupi w sobie dwa najważniejsze fundusze dotyczące wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Jeden to jest fundusz dotychczas już istniejący, tak zwany Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który jest przenoszony z Ministerstwa Pracy. To jest taki ogólny fundusz na rzecz wspierania organizacji społecznych. A drugi to jest nowy fundusz, który specjalnie do tego, co został powołany, on będzie dysponował kwotą 40 milionów złotych mniej więcej rocznie, Fundusz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Trudno to ocenić inaczej niż pozytywnie. Poza tym to jest instytucja, która ma wspierać wolontariat. Tak, pierwsza instytucja państwowa, która taki cel uzyskała. Panie Łukaszu, rola li tylko koordynatora. To pana uspokaja? To no ale pani premier mówi o tym inaczej. Pani premier powiedziała tak, rząd jest ciągle oskarżany o to, że nie buduje społeczeństwa obywatelskiego, ale przecież my przekazujemy miliardy złotych, trafiają one do fundacji polityków, musimy tą sferę uporządkować i to są słowa pani premier, która zapowiadała powołanie właśnie tego centrum i tej nowej inicjatywy, ale to nie są słowa
jedyne, które padają z ust przedstawicieli rządu, bo przecież trzeba przypomnieć słowa pana wicepremiera Glińskiego, pana profesora, który powiedział tak na wiecu klubu Gazety Polskiej: to wy jesteście to prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. No i w takiej atmosferze, jak powstaje centrum, które ma niejasne cele, nie ma zapowiadanego Narodowej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, te prace na początku są prowadzone tajnie, dopiero organizacje w trybie dostępu do informacji publicznej proszą o ujawnienie projektu, składają wiele postulatów, które podważają samo centrum. Stąd jest tak dużo wątpliwości. Dla mnie ta sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak mój przedmówca o tym powiedział. I chyba nie takie są intencje, przynajmniej tak czytam przed chwilą zacytowane słowa pani premier i pana wicepremiera Glińskiego. Panie doktorze, pana przekonują te obiekcje? Trafiają do pana te obiekcje? Trudno mi się odnosić do tych wypowiedzi, bo szczerze powiedziawszy ich nie znam. To, o czym dyskutujemy, to jest projekt ustawy. No i także konkretne zapowiedzi, już rozstrzygnięcia także prawne dotyczące stworzenia funduszu, o którym mówiłem, Nowego Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dotyczące zintegrowania tych funduszy, które mają na celu, i tu zwracam uwagę, wsparcie całego społeczeństwa obywatelskiego, czyli wszystkich organizacji społecznych, tak? Bo fundusze, które będą dotyczyły, powiedzmy, działalności kulturalnej czy działalności związanej z wymiarem sprawiedliwości, dalej pozostają w tych ministerstwach, które nimi do tej pory dysponowały. Więc tutaj się tak naprawdę stosunkowo niewiele zmienia. Oczywiście możemy szerzej dyskutować o tym społeczeństwie obywatelskim, czy do tej pory, czyli powiedzmy 5-10 lat temu, rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze zrównoważeniem wsparcia przez państwo tych wszystkich organizacji z jednej strony liberalnych, z drugiej strony konserwatywnych. Czy organizacje konserwatywne mogły liczyć w ogóle na jakiekolwiek wsparcie, powiedzmy 2, 3, 5 lat temu? To jest rzeczywiście pewien problem istotny, na który się w tej chwili w debacie zwraca uwagę, że to wsparcie państwa powinno być zrównoważone, nie powinno się opierać o kryteria ideologiczne, jak to niestety często miało miejsce także w przeszłości, i powinno wspierać inicjatywy o pluralistycznym charakterze, bardziej niż to miało miejsce do tej pory, więc tutaj... No ale to przejdźmy w takim razie do konkretu. Ja rozbroję te słowa, które są hasłami: prawica, lewica i tak dalej. Najpierw w faktach. Przenoszony jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który do tej pory przez wiele lat funkcjonował w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i nadal przez to ministerstwo jest zarządzany. Czy pani minister Rafalska źle wydaje te środki, źle dzieli te środki? Są zarzuty do urzędników Ministerstwa Pracy i pani minister? Ja od nich nie słyszałem, więc to jest jakieś zwykłe przesunięcie plus nowa instytucja i urzędnicy. Natomiast chciałbym się odnieść do takiej tezy, która się pojawia właśnie, że są dwa społeczeństwa obywatelskie, jest prawicowe, jest drugie lewackie, to jest teza efektowna. W sensie dla mediów, dla właśnie słuchaczy, ona jest nieprawdziwa. To znaczy nigdy te obywatele w taki sposób się nie definiowali. To znaczy ja jestem z organizacjami związany lat 17. W mojej organizacji osoby mają różne poglądy, w różny sposób głosują i nieprawdziwą jest tezą to, że mamy dwa społeczeństwa obywatelskie, bądź to, że jedno z nich było dyskryminowane. Przecież i tutaj znowu konkret. Przecież ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie daje wszystkim równe prawa. Znaczy organizacje wypełniają ofertę, być może ona jest za trudna, można ją uprościć. Każda może zgłosić i od samego początku funkcjonowania ustawy tak było. Bardzo różne instytucje, właśnie Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Kultury, inne ministerstwa, jak i samorządy, tą samą ofertę wypełnioną oceniają, patrzą, czy zadanie publiczne jest sensowne. Tam jest bardzo szczegółowy budżet. Wszystkie organizacje się muszą z niego bardzo szczegółowo rozliczyć. Te dokumenty są dostępne w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej, więc jeśli pan chce powiedzieć, że ktoś tu był lepiej traktowany, no to proszę dowody. Bądź nawet jeśli wyraziłbym się precyzyjnie, jeśli tak było, no to moim
sądzeniem to jest jakieś przestępstwo, idzie się do prokuratury, tą czarną owcę się naznacza, mówi, że tam są nieprawidłowości, a nie niszczy się całego systemu. To nas bardzo martwi. Panie doktorze, część środowiska reprezentowana przez pana Domagałę ma obiekcje i twierdzi, że ta sposób rozdzielania środków, jaki funkcjonował do tej pory, był wydolny i wydajny. No właśnie. Tutaj można mieć zasadnicze wątpliwości. Znaczy, trudno mi powiedzieć, z czego miałyby takie obiekcje wynikać w sytuacji, kiedy podobne instytucje do tego Narodowego Centrum funkcjonują w szeregu krajów europejskich, no, choćby jak Wielka Brytania, Niemcy, Chorwacja. To nie jest jakiś ewenement, że powstaje podmiot na poziomie rządowym koordynujący działania i ministerstw, i szerzej władz publicznych i wyznaczający jakieś standardy. Mówimy o tym, że te standardy nie miały charakteru jednolitego do tej pory, żeby nie powiedzieć, że tak jak już przed chwilą wspomniałem, każde ministerstwo do tej pory prowadziło swoją własną politykę w zakresie relacji z organizacjami pozarządowymi, więc taka wewnątrzrządowa funkcja porządkująca to chyba nie jest nic negatywnego. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię pluralizmu, to teza, którą postawiłem, nie tyczyła się dwóch społeczeństw obywatelskich. Teza, którą postawiłem, tyczyła się tylko tego, że można mieć wszelkie podstawy, aby sądzić, iż na przestrzeni poprzedniego dziesięciolecia część organizacji była faworyzowana względem innych. Tutaj doskonałym przykładem są tak zwane fundusze norweskie, które są dzisiaj przedmiotem szerokiej dyskusji. Pamiętajmy o tym, że te fundusze norweskie to wbrew takiej może z nazwy wynikającemu skojarzeniu, nie są jakieś datki przekazywane przez Królestwo Norwegii na rzecz Polski. To są pieniądze, które na podstawie umowy międzynarodowej w zamian za dostęp do wspólnego rynku Norwegia przekazuje między innymi Polsce. Każdy kraj na podstawie tak zwanego Memorandum of Understanding ustala zasady, kto będzie wypłacał, kto będzie decydował o tym, jaki podmiot wypłaci te pieniądze w ramach funduszy norweskich. Więc krótko mówiąc, to są takie środki o zbliżonym charakterze do publicznego. No i teraz jak sobie przeanalizujemy, jak one były wydawane, to też miało na celu takie szerokie wsparcie zrównoważone całego społeczeństwa obywatelskiego, to okaże się, że 51% ponad tych pieniędzy trafiło do organizacji warszawskich. Że do całego województwa polskiego na kilkaset projektów trafiły tylko, dwa projekty tylko zostały dofinansowane. No, o tym mówimy, kiedy mówimy o braku zrównoważenia, a przecież te wszystkie środki mają na celu właśnie zrównoważony rozwój i wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w różnych jego wymiarach. I mamy kłopot, bo dyskutanci się rozgrzali, temat się rozpoczął w zasadzie, a my niestety musimy naszą rozmowę zakończyć. Mam nadzieję, że jeszcze w tym składzie się spotkamy i porozmawiamy o problemie. Jednym zdaniem. Zapraszam wszystkich 8-9 września społecznicy z całej Polski, Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych na Uniwersytecie Warszawskim, ofip.eu, tam wszystkie informacje, spotkajmy się i debatujmy. Dziękuję. Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i dr Tymoteusz Zych, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i Instytut Ordo Iuris. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Reklama. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Na koniec miesiąca oszczędzaj w Lidlu, bo tylko jutro super okazja. Cukier kupisz az 33% taniej, czyli jedynie złoty 99 za kilogram. Złoty 99. Tylko w środę. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, jest 15, czas na informacje dnia.
Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji dziś spotyka się we Wrocławiu. Rozpoczęła przesłuchanie 3 osób. Liczymy na to, że znajdziemy dzisiaj kolejne argumenty, które pozwolą nam dojść do prawdy. 3 osoby aresztowane, 9 zidentyfikowanych, a także odwołany komendant miejski policji w Radomiu. To pokłosie sobotnich zajść w tym mieście. Jeśli były takie przesłanki, to bardzo dobrze, że nastąpiła szybka reakcja. Dom z początków III wieku odnaleziono w Rzymie.